Szkolne przedsięwzięcie ogólnopolskie Wybory Książek, które w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się 10 marca, miało wytypować książki, które dzieci i młodzież szkolna czytają najchętniej i które chcieliby mieć w swojej bibliotece. W tym roku jest zupełnie inaczej zorganizowana akcja, ponieważ już nie tylko nauczyciele i bibliotekarka zakupują te książki do biblioteki, ale o tym, co znajdzie się w bibliotece, decydują dzieci i młodzież tej szkoły. Akcja ma zachęcić uczniów do podzielenia się swoimi zainteresowaniami czytelniczymi z nauczycielami, którzy z kolei postarają się o to, aby najpopularniejsze pozycje znalazły miejsce na bibliotecznych półkach. Chcielibyśmy bardzo, żeby biblioteka szkolna była dla nich równie atrakcyjna jak internet i żeby nowe książki, które mogą się pojawić na półkach biblioteki szkolnej, zachęciła młodzież do większego czytania i do przychodzenia do biblioteki szkolnej. Zasady wyborów są proste. Uczniowie wrzucają do urny karty wyborcze z tytułami najciekawszych książek, które przeczytali. Maksymalnie można wpisać 3 tytuły książek. Powiedz, jaką książkę lubisz najbardziej czytać? Harry'ego Pottera. Dlaczego? Ponieważ jest lepsza niż film i jest więcej szczegółów. Harry Potter to dosyć spore części. Czy przeczytałaś wszystkie? Nie, nie czytałam, tylko Czary Ognia. Wpisałem książkę pod tytułem Błysk Flesza. Wiele osób mnie zachęcało do niej, dlatego postanowiłem ją wypożyczyć. Powieści z Narni. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo ciekawa i lubię czytać książki. Czerwona piramida. Powiedz dlaczego? Bo to jest bardzo ciekawa książka o bogach Grecji. Demoniczny Damianek, strach ma moje oczy. O czym mówi ta książka? To jest opowiadanie o chłopców, które czekają różne po prostu fantazyjne przygody. Papierowe samoloty. Powiedz, o czym to? O dwóch dziewczynach, które się znały od dawna, od pierwszej klasy podstawówki, ale się ze sobą nie przyjaźniły. Po zakończeniu wyborów bibliotekarz wraz z komisją wyborczą zrobi zestaw tytułów, które wskazali uczniowie. Książki wybrane przez uczniów, atrakcyjne dla nich, zostaną zakupione do biblioteki. W jaki sposób mógłbyś, chciałbyś zachęcić inne osoby do czytania? No, zreklamować tę książkę, zachęcić znajomych do czytania tej książki. Nowymi tytułami w bibliotece i nowymi w ogóle książkami. Czy chociaż spróbowali zobaczyć, czy jest lepsza od filmu, albo że przeczytali dla zabawy, że mieli co robić w wolnym czasie. Ciekawsze są książki niż film. Ale filmy tak samo oglądasz. Tak. No właśnie, czy nie skuszacie, to film, siadasz, oglądasz, książki niestety trzeba czytać nieraz tygodniami. Tak. Dlaczego jedna książka? Ponieważ, no nie wiem, bo jest więcej szczegółów, tak. Czytanie książek. Dlaczego? Ponieważ nie, że film jest gorszy, film tak samo jest bardzo dobry, ale więcej szczegółów znajduje się w książce. Czytanie, bo tam są więcej szczegółów i są lepsze na przykład sceny, bo to są na przykład, lubię bardzo fantastyczne książki. Program ma wspierać biblioteki szkolne w zakresie zakupu nowości wydawniczych i lektur rozwijających kompetencje i zainteresowania dzieci i młodzieży. Patronem wyborów jest minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostowska.